No i siemanko, siemanko, z tej strony Jakub, 5 sierpnia, godzina 18.31, dosyć symboliczna godzina mi wyszła, a tu przed wami 15 odcineczek Umineko, gdy zapłacą mewy na moim kanale, epizod numer 2, nie wiem jak to nazwać, wejście, wiedźmy, czy jakoś tak. A w poprzednim odcinku, z tego co pamiętam, było to, że znów objawił się po raz kolejny kryzys macierzyństwa u Rose. No i to, że ewidentnie sobie nie radzi z dosyć specyficznym dzieckiem, jakim jest Maria. No i w wyniku swoich poprzednich traum, których nie wyleczyła, i nabyła prawdopodobnie w dzieciństwie oraz tego, co ją spotkało na przełomie całego jej życia. No ogólnie kończy się tym, że po prostu wyładowuje swoją frustrację i złość na swoim dziecku i po prostu go klepie. I po raz kolejny to się wydarzyło, lecz tym razem ją wyrzuty sumienia po raz kolejny wzięły. Instynkty macierzyńskie zadziałały normalnie, gdy zorientowało się, że kazała stać w miejscu dzieciakowi w ogrodzie różanym, a powoli zbliżała się wichura oraz ostre deszcze. A zestresowała się z tego powodu, bo jak sama przyznała, Maria jest dosyć specyficzna i jak jej powiesz, że ma stać, to ona się nie pójdzie, to ona nie pójdzie, nawet jak zacznie się ulewa. No i wybiegła. No i po prostu wybiegła z spotkania z rodzeństwem i poleciała ratować swoją córeczkę, Rose. I to mniej więcej tyle się wydarzyło. Wsytujemy rozgryweczkę! Kiedy otworzyła drzwi, wiatr, który ją uderzył, był zbyt silny, by móc nazwać go lekką bryzą. I powiedział jej, ten wiatr, że tajfun zbliża się szybciej niż myślała. I tak jak powiedziała Kyrie, wiatr mieszał się z małymi kroplami deszczu. Słychać było również niski huk. Deszcz może zacząć padać w każdym momencie. Rose skierowała się prosto do ogrodu różanego. Skierowała się do miejsca, w którym niedawno zbeształa, łamane nas, pobiła Marię. Zbliżała się pora lunchu. Dzieciom kazano przyjść do rezydencji po w porze lunchu. Więc prawdopodobnie one, czyli te kuzynostwo Marii, było teraz w pensjonacie, czekając, aż ktoś je wezwie. Nawet gdyby Maria do nich nie przyszła, to z pewnością pomyśleliby sobie, że to ja, jako matka, zabrałam ją do rezydencji i raczej nie martwiliby się całą tą sytuacją. Koniec końców, powinna ona być ze swoją mamą, więc nie powinno być problemów, z którymi trzeba byłoby się zajmować. A byłam tutaj, a ja jako matka byłam tutaj i porzuciłam swoją córkę na pastwę pogorszającej się pogody. Maria! Gdzie jesteś? Jeśli tu jesteś, odezwij się, odpowiedz mi! Miałam rację. Wciąż stała tam nieruchomo, dokładnie w tym samym miejscu, w którym ją zbeształam. A w ręku trzymała cukierki, a dokładnie te słodycze, które najpierw jej sama kupiła, potem podarowałam jej, a na końcu własnoręcznie zabrałam i zniszczyłam. Trzymając to coś w dłoni, stała ona tam, podczas gdy potężny wiatr targał jej włosami, cały czas dręcząc ją. Przepraszam, przepraszam! Przepraszam, Mario! Wybacz mamie! Mama! Witaj z powrotem! Czekałam tak długo, aż wrócisz! Ta wiedźma, straszna wiedźma,
mnie uszczypnęła, ale ja pozostałam silna, czekając bez płaczu na powrót mojej mamy. Mario! Wybacz mi! Wybacz mamie! Ale ty nie zrobiłaś niczego złego. Po prostu znowu opętała cię zła wiedźma, więc... Więc mi nic nie jest. Naprawdę cię lubię, mamo. Kocham cię. Patrzcie, jak sobie wytłumaczyła Maria te ataki, niekontrolowane wybuchy złości swojej mamy, nie? A! Przepraszam! Proszę, wybacz twojej mamie. Wybacz, że przegrała ze złą wiedźmą. Rose wtuliła swą twarz w klatkę piersiową Marii, płacąc i błagając o jej wybaczenie. I po raz kolejny te łzy kapały po nie wiadomo ilu już razach. Gdyby tylko świeciło im słońce, wszystkie ich troski wyparowałyby i mogłyby one poczuć, że zaczynają od nowa. Jednakże to, co ich otaczało w tym momencie, to tylko pogarszająca się pogoda. Niestety towarzyszyły im silne wiatry i okazjonalne grzmoty. Odgłos charcącej Marii przywrócił Rose zmysły. Jeśli Maria będzie zbyt długo wystawiona na ten wiatr, to z pewnością się przeziębi. Okej, Mario. Już prawie nadeszła pora lunchu. Dlaczego nie wrócisz z mamą prosto do posiadłości? Ja nie idę. A dlaczego nie? Rose myślała, że już otrzymała wybaczenie Marii, więc nie wyobrażała sobie, że jej córka jej odmówi. Ale wyraz twarzy Marii nie wyglądał jak u dziecka, które sprzeciwiało się matce. Rose nie była w stanie zrozumieć, dlaczego Maria chciała stać w tym miejscu tak bezcelowo, podczas gdy pogoda pogarszała się z każdą sekundą. Maria jednak postanowiła odpowiedzieć na to pytanie. To Beatrice! Niedługo tu będzie, więc czekam za nią. Mario! Rose przez chwilę z trudem szukała słów, po czym zamilkła. W końcu dopiero co udało im się pogodzić. Ostrożnie dobierając słowa, próbuje nakłonić Marię, by poszła z nią do rezydencji, przy okazji nie zaprzeczając wiedźmie wprost. Beatrice nadchodzi? Naprawdę? Więc zamiast poczekać tutaj, to czemu nie zrobimy tego w samej rezydencji? Jeśli zostaniesz na tym więcej zbyt długo, to się przeziębisz. Ona nadchodzi! Beatrice przyjdzie! A kiedy przyjdzie, dam jej cukierka. Zrobię cukierek albo psikus. Wesołego Halloween. Maria wyciągnęła kolejnego cukierka z torebki, jęcąc swoje Rose była oszołomiona i nie wiedziała, co zrobić z tym fantem, ponieważ Maria znów zaczynała sprawiać problemy. Ale w tym właśnie momencie rozległ się nagły grzmot. I to był właśnie znak. Znak, że ta wyspa została zamknięta przez burzę, oderwana od zdrowego rozsądku i rzeczywistości. Więc po tej chwili cały zdrowy rozsądek prawdopodobnie przestanie obowiązywać. Wiatr powiał jeszcze mocniej i pośród zamieci rozsypanych płatków Rose pojawiła się postać, sprawiając, że Rose nie mogła w sobie wyobrazić, że ta scena w rzeczywistości się wydarzyła. To była prawdopodobnie nie, zdecydowanie fantastyczna. W końcu ten cień pochodził od... No i Beatrice w porównaniu do pierwszej odsłony
Szybko wkracza na scenę. Po raz kolejny. No i muzyka zagrała, charakterystyczna dla tej postaci, więc nie ma co się oszukiwać. Nie ma żadnych już wątpliwości. To jest sama wiedźma we własnej osobie. Beatrice! Maria podbiegła do cienia. Normalnie Rose zbeształaby swą córkę, gdyby podbiegła do kogoś, którego wcześniej nie widziała i nie znała. Ale teraz Rose zapomniała o tym fakcie, gdyż nie była w stanie nic zrobić, tylko stać tam oszołomiona. Minęło sporo czasu. Dobrze się czujesz? Dobrze się czuję. Wiedźmy przecież cię nie przeziębiają. Rzeczywiście, wiedźma może używać swych klątw, aby ludzie się przeziębiali, ale naprawdę głupio by wyszło, gdyby sama się przeziębiła, co nie? Ale od teraz, moja droga, powinnaś uważać, abyś sama nie złapała czegoś takiego jak przeziębienie. Mówiąc to, poklepała Marię po głowie, uśmiechając się przy tym łobuzersko. Rose nie mogła znać imienia kobiety, która tak z radością rozpieszczała Marię. Jednak Maria powiedziała to imię na głos i to na samym początku, gdy tylko ów kobieta się pojawiła. Tak więc, mimo że Rose nigdy jej osobiście nie spotkała, mimo to, że ta kobieta wciąż się jeszcze jej nie przedstawiła, to nadal Rose wiedziała, jak nazywa się ten niespodziewany gość. Jednak to imię miało szczególne znaczenie na samej Rokendzimie i w rodzinie Ushiromiya. Nie ma mowy, żeby coś tak niedorzecznego miało faktycznie miejsce. Beatrice! Wesołego Halloween! Zobacz, co kupiłyśmy! Tobie też go dam, Beatrice! W rzeczy samej! Wesołego Halloween! O, czy to dla mnie? To naprawdę urocze, że ten cukiereczek został zrobiony z tego samotnego światła człowieka zagubionego w ciemnościach czysta, niezdolnego pójścia ani do nieba, ani do piekła. W tej chwili, na tej wyspie, która została całkowicie odcięta zarówno od świata ludzi, ale jakże i od świata nieludzi, może nie być bardziej odpowiedniego cukierka pasującego do tej sytuacji. Rechot Beatrice. Mario, a z tym tutaj co poszło nie tak? Wiedźma zauważyła, że Maria trzymała pewien egzemplarz. To był cukierek Marii, który został zdeptany przez samą Rose. I był tak deptany, aż osiągnął ten żałosny stan. Został podeptany i zniszczony. Możesz go naprawić, Beatrice? Maria nie posunęła się aż tak daleko, by powiedzieć, że to jej matka tak naprawdę zniszczyła tego cukiereczka. Jednak z jakiegoś powodu, gdy wiedźma zobaczyła ten lizaczek, spojrzała na Rose i się uśmiechnęła. A po kręgosłupie samej mamusi przebiegł dreszcz. Poczuła ona go tak wyraźnie, że aż się przestraszyła. I również spojrzenie wiedźmy przeszyło ją na wylot. To będzie łatwizna. Daj mi go. Maria radośnie wyciągnęła naprzód zniszczonego cukiereczka. Ja wiem, że cukierek, lizak, słodycz używam zamiennie, ale tak sobie jakoś wyszło. Żeby ciągle się nie powtarzało jedno słowo. Rose nie była... Nie mogła nic innego robić, niż tylko patrzeć. Oszołomiona. W jaki sposób ta osoba planowała oszukać Marię? Jak próbowała zniwelować fakt, że cukierek został w tak żałosny sposób doprowadzony i został zdeptany?
Maria wyglądała tak, jakby wierzyła, że da się go faktycznie naprawić i doprowadzić do stanu tak, jakby był nowy. Bez prawdziwej magii nie byłoby mowy o takim oszustwie. Ojejciu, ojejciu! Cukierecek został całkowicie poniszczony, prawda? No dalej, Mario. Zamknij swoje oczka i spróbuj sobie przypomnieć, jak na samym początku on wyglądał. Bo tak naprawdę, na samym początku był przecież on cudownym cukiereczkiem. A cukiereczki z twoich wspomnień zawsze są wspaniałe i do tego puszyste. Więc spróbuj sobie przypomnieć, jak wyglądał na samym początku. Wraz z tymi dziwnymi słowami wypowiedzianymi w taki sposób, jakby śpiewała jakąś improwizowaną ludową piosenkę, wiedźma wyrzuciła cukierek w powietrze, a Maria zamknęła oczy i wywołała początkowy wygląd słodyczy, tak jak kazała jej wiedźma. Jakiego kształtu był tak naprawdę ten cukierek przed zniszczeniem? A tylko Rose była świadoma... A tylko Rose była świadkiem tego, co się właśnie wydarzyło. Cukierek, który został wyrzucony w powietrze, rozbłysnął złotym kolorem. Nie! To nie tak! To światło to tak naprawdę złote motyle. Motyle rozproszyły się na kilka kierunków i zaczęły następnie gromadzić się przy dłoni wiedźmy, która była uniesiona ku niebu. I kiedy to zrobiła? Niewiarygodne! Cukierek powrócił do swojej pięknej, pierwotnej formy, nie różniąc się od tego, który został... Nie różniąc się od stanu w momencie, kiedy został kupiony. Tylko Rose i sama wiedźma były świadkami tej sceny. Nie mogąc pojąć tego, co się wydarzyło na oczach Rose, stała teraz ona z otwartymi ustami, całkowicie zapominając o ich zamknięciu. Zatkało kakao. Możesz już otworzyć swoje oczy. Proszę, weź to. Moja wiedźmo, twoja słodycz wróciła do normy. Beatrice, jak zawsze jesteś niesamowita, niesamowita! Był wyraźny kontrast między szokiem Rose oraz niewinną radością Marii. Czyż właśnie z tego powodu śmiała się wiedźma? Na twarzy Beatrice pojawił się uśmiech, ale inny niż ten, który pokazała Marii. Czyżby moja twarz wyglądała znajomo? Jeśli będziesz tak mocno się wpatrywała w moją buzię, to będziesz w stanie zrobić w niej dziurę. Przepraszam! Te słowa wywołały coś bardzo wyraźnego w umyśle Rose. A ona znała tę twarz. Znała ją z portretu wiedźmy. Ale nie! Poczekaj! Czy ta tajemnica kobieta naprawdę może być... Mario! Mam coś dla ciebie w zamian za słodycze, które mi podarowałaś. List? Wiedźma wyciągnęła z kieszeni w zachodnim stylu wykonaną kopertę, a następnie podarowała ją Marii. Jednak gdy tylko dziewczynka chciała ją otworzyć, to wiedźma ją powstrzymała przed tym. Nie, nie wolno ci teraz tego zrobić. Wkrótce nadejdzie czas, w którym... Wkrótce nadejdzie czas, byś go otworzyła, ale do tego czasu absolutnie nie wolno ci tego robić. Więc dobrze się nim zaopiekuj, bo tak naprawdę jest ten list twoim, jest to twoje zaproszenie do Złotej Krainy. Ten list jest twoim zaproszeniem do Złotej Krainy. Złota Kraina, więc w końcu mnie tam zabierasz. Weź to i dobrze się nim opiekuj. Pamiętaj, nie możesz go nikomu teraz pokazywać.
Dotrzymam obietnicy! Tak jak... Ponieważ z wiedźmami zawsze trzeba dotrzymywać swoich obietnic. A to... To dla ciebie! A? Dla mnie? Prawdopodobnie nie wyobrażała sobie tego, że sama wiedźma przemówi również do niej. Rose była oszołomiona z powodu drugiej koperty w wykonanym w zachodnim stylu, która została przed nią przez chwilę rzucona. Ale ona znała tego typu koperty. To musiała być jakaś pomyłka. Była to przecież jedna ze specjalnych kopert Kinzo, napisana przez niego własnoręcznie i opatrzona herbem rodziny Ushiromiya. Była zapieczętowana czerwonym woskiem, a ponadto miała znak, który wydawał się być wykonany przez pierścień głowy rodziny. Beatrice była na tyle zaufana, że powiedzono jej osobisty list obecnej głowy rodziny Ushiromiya? Innymi słowy, nawet nie pytając to, co było w środku tego listu, Rose wiedziała, że ta kobieta, którą Maria nazywała Beatrice, była na tyle zaufana, że powiedziono jej osobisty list obecnej głowy rodziny Ushiromiya. No dobrze. To mogło... Nasze spotkanie mogło wydarzyć się każdemu ze czwórki rodzeństwa. Jednak fakt, że spotkałam cię tutaj, prawdopodobnie oznacza, że zostałaś wybrana przez ruletkę Kinzo. Więc weź to. Następnie przeczytaj jego treść na głos, siedząc przy stole obiadowym, gdy całe rodzeństwo się zbierze. Co powiedziałaś? Rose spojrzała kilka razy między twarzą wiedźmy a kopertą, którą jej właśnie wręczono. Dzisiaj miała się odbyć konferencja rodzinna, a największym tematem dyskusji miał być problem dziedziczenia. Połączyła więc Rose swoje siły z Ewą i Rudolfem. I planowali oni wymusić na starszym bracie Kraucie pewien warunek, który miałby sprawić, że wyegzekwują oni kilkaset milionów jenów w gotówce. Wyglądała na to, że wiedźma wszystko przejrzała. Co ona zamierza teraz ogłosić, kiedy całe rodzeństwo się zbierze? I do tego zrobić to osobistą kopertą, której nie może użyć nikt poza głową rodziny Ushiromiya. Mario, pogoda staje się coraz gorsza. Wracaj do pensjonatu i poczekaj na obiad. A ty, Rose, spotkamy się jeszcze później. Więc pozwól przy naszym następnym spotkaniu należycie się tobie przedstawić. Wiedźma odwróciła się do niej plecami, śmiejąc się przy tym. Następnie z opanowaniem zaczęła kierować się w stronę rezydencji. Maria energicznie zawołała i patrzyła, jak odchodzi wiedźma, po czym sama zaczęła pędzić w stronę pensjonatu, zostawiając Rose w tyle. Jakby chciała jak najszybciej poinformować pozostałe kuzynostwo o tym, jak udało jej się szczęśliwie spotkać z wiedźmą. W końcu Rose została sama w ogrodzie różanym, a gdy tylko wiatr przybrał na sile, nie mogąc zrobić nic poza modlitwą, która miała sprawić, że to, co się wydarzyło, miało stać się tylko zwyczajnym snem. No dobra. Więc Beatrice ruszyła na łowy. Zobaczymy, co zrobi. Weszła do rezydencji, aka pensjonatu. Do pensjonatu, nie? Bo chyba główna rezydencja jest w innym miejscu. Kiedy wiedźma dotarła do holu wejściowego, ujrzała w nim Gendziego.
Genji powitał gościa zbliżającego się z holu wejściowego z pełnym szacunku ukłonem. Czekałem, Beatrice-sama. Minęło dosyć sporo czasu, Genji. Wygląda na to, że się postarzałeś. Bez względu na to, jak bardzo meble się zestarzały, to nadal wykonują one swoją pracę do końca. Pamiętam, jak żona tego mężczyzny była o ciebie strasznie zazdrosna. Czy sam Kinzo ma się dobrze? Ma, do tego bardzo dobrze. No i mamy teraz potwierdzenie po tej krótce wymianie zdań, że Kinzo, że Genji osobiście już musiał co najmniej raz spotkać Beatrice, bo się znają. Wiedźma prawdopodobnie śmiała się, ponieważ wiedziała, że lekarz Kinzo jakiś czas temu ogłosił, że sam zainteresowany, że niedługo po prostu umrze i nie zostało mu zbyt wiele życia. Jednakże, jeśli ktokolwiek faktycznie spojrzałby na Kinzo, to od razu zauważyłby jego wigor, który wcale nie był tym, czego można było się spodziewać po kimś, kto rzekomo niedługo ma umrzeć. Z łatwością taka osoba mogłaby nazwać jego stan całkiem dobrze radzącym się starcem. Może właśnie z tego powodu zaśmiała się wiedźma. No to pozwólmy sobie pójść do niego i go pozdrowić. Już nie mogę doczekać się rzucania klątw po tych 30 latach. Wiedźma uśmiechnęła się i zaczęła iść, zostawiając Genji'ego w tyle. Jej chód przypominał chód członka rodziny, który doskonale zdawał sobie sprawę, jak wygląda wnętrze rezydencji. Genji podążał za nią, jakby był jej osobistym lokajem. A w tym samym czasie Kirie wyszła z salonu. Prawdopodobnie poszła poprawić makijaż albo coś w tym stylu. Kiedy jednak zobaczyła Genji'ego podążającego za wiedźmą, była zaskoczona, choć jej wyraz twarzy w ogóle się nie zmienił. No i ta muzyczka, co na początku w pierwszej odsłonie myślałem, że jak Maria czytała tym swoim trochę, powiedzmy, głosem opętanej Marii, to że tak naprawdę została, wiecie, przejęta przez wiedźmę i ten głos dorosłej prawie Marii był głosem faktycznym Beatrice. Ale się wtedy pomyliłem, nie? Ale swoją drogą, już nie raz o tym wspomniałem, ale po prostu uwielbiam ten utwór, co teraz leci. No dobra. Specjalny gość przybył do Kinzo. Mimo że on sam był już prawie martwy w dniu konferencji rodzinnej, na której miały rozstrzygnąć się losy jego spadku. Co więcej, ta osoba była na tyle zaznajomiona z domem rodzinnym Ushiromiya, że to Genji za nią podążał. Kirie natychmiast zdała sobie sprawę, że ta persona, której nigdy wcześniej nie spotkała, była naprawdę kimś ważnym. Oczy Kirie i wiedźmy spotkały się, zdając sobie sprawę, że byłoby naprawdę niegrzecznym udawać, że Kirie nie zauważyła tego, ich spotkania, to postanowiła ona przywitać się należycie z wiedźmą. Miło mi cię poznać. Jesteś drugą żoną Rudolfa, prawda? Zgadza się. To jest Kirie sama. Druga żona Rudolfa sama. Obecna żona. Po tej wymianie zdań Kirie zrozumiała, że ten gość był gościem o dość wysokiej randze, nawet wśród samej rodziny Ushiromiya. A fakt, że to był gość na tym poziomie, w połączeniu z podobieństwem do portretu Holu wiszącym na holu wejściowym, sprawił, że oczy Kirie natychmiast otworzyły się szeroko. O, zmienił się obraz. M-
Miło mi cię poznać. Jestem Kiriem. Zastanawiam się, czy to nasze pierwsze spotkanie. Jeśli jednak już się kiedyś spotkałyśmy, to proszę o wybaczenie, ale nie zapamiętałam twojego imienia. Więc postanowiłaś zmusić mnie do wypowiedzenia mojego imienia na głos, mimo że już mniej więcej wiesz, kim jestem i znasz odpowiedź na to pytanie? Kirie myślała, że przywitała się towarzysko i skromnie, ale jej wyraz twarzy nieco spochmurniał, gdy usłyszała tę jawnie obcesową odpowiedź. W każdym razie nie wyglądało na to, że będzie w stanie polubić tą osobę. Ale jeśli przypuszczenia Kirie były słuszne, to ta wiedźma prawdopodobnie posiadała klucz do tego, co najbardziej interesowało jej męża. Coś, co mogło radykalnie wpłynąć na dzisiejszą konferencję rodzinną. Więc, nie odpowiadając, Kirie w milczeniu obserwowała, jak nieznajoma wchodzi po schodach na drugie piętro, a Genji posłusznie za nią podąża. Więc gdy ktoś stuknął ją od tyłu w ramię, to była z tego powodu bardzo zaskoczona do tego stopnia, że się prawie zakrztusiła. A to była Natsushi. Kirie-san, dlaczego stoisz tutaj nieruchomo w takim miejscu? Czy wszystko u ciebie w porządku? Ja... przepraszam, byłam po prostu zafascynowana portretem wiedźmy. Masz na myśli złotą wiedźmę Beatrice, te, której złoto było rzekomo niezbędne dla odrodzenia rodziny Ushirumiya, którą znamy dzisiaj. Całkiem fantastyczna historia. Tego właśnie można byłoby się spodziewać po ojcu. Natsushi mówiła w zupełnie zwyczajny sposób i był to rodzaj komentarza, którego można było się spodziewać po kimś, kto jest przekonany o tym, że ta cała historyjka, to, że wiedźma istnieje, jest niczym innym niż zwykłą kolejną paplaniną Ginzo. Jednak z jakiegoś powodu ten punkt widzenia nie wydawał się Kirie odpowiedni. Jeszcze przed chwilą sama widziała złotą wiedźmę wchodzącą z holu wejściowego i spinającą się po schodach. Więc słowa Natsushi sprawiły, że poczuła się tak, jakby ktoś próbował zaprzeczyć istnieniu tej osoby albo sprawić wrażenie, żeby wyglądało to tak, że wiedźmy tak naprawdę nigdy nie było w holu. Wybacz mi. Po prostu możliwe, że właśnie trafił mi się ból głowy. Myślę, że powinnam przez jakiś czas odpocząć. Ach, więc to tak. No to, wiesz, mam doskonałe lekarstwo na bóle głowy. Zaraz ci jedno przyniosę. O, Natsushi trafiła na towarzyszkę broni w walce z bólami głowy, nie? Bo jak wiemy, Natsushi cierpi na bóle głowy i one są spowodowane po pierwsze stresem, po drugie jej mężem, a po trzecie stuknięciami Beatrice. Ale dobra, przechodzimy teraz do kontynuacji wątku. Korytarz przed gabinetem Kinzo wypełnił się zapachem słodkiej trucizny, charakterystycznej dla tego zielonego trunku. Genji, który był całkowicie przyzwyczajony do tego zapachu, nie skrzywił się ani trochę. Ale złota wiedźma również się nie skrzywiła. Kiedy ostatni raz opuszczał to miejsce? Myślę, że minęło już od tego momentu kilka lat. Czy jest aż tak zdesperowany, by zamienić mnie ptaka w zamkniętego w klatce? Jakie to żałośne. W tej chwili to ty stałeś się ptakiem w klatce. Jesteś duchem tych badań, czy nie? Jakie to żałośne, że nie jesteś nawet w stanie rozpoznać tego, w jakim stanie jesteś obecnie. Dopóki nie spotka cię osobiście, ponownie, to prawdopodobnie będzie kontynuował swoje badania, nawet po dosłownym staniu się duchem. Czy to przez miłość, czy szaleństwo, a może przez jakieś złudzenie? A jednak, być może
połączenie tych wszystkich składników tworzą magiczną moc, która jest wystarczająco silna, żeby zadziałać. Jakiś z ciebie zaprawdę smutny mag. Wiedźma chwyciła za klamkę do gabinetu. Ale kiedy tylko to zrobiła, rozległ się dźwięk przypominający przypalanie i rozłupywanie ciała. To był dźwięk klamki dosłownie palącej rękę wiedźmy. Beatrice sama. Co jest? To jest przecież ochrona przed magią. Czy ta osoba nie może sobie poradzić bez polegania na czymś takim? Ale zrobiła minę, nie, Beatrice? Pierwszy raz ją taką widzę. Słyszałem, że te drzwi mają na zadanie sprawić ci wielki ból, Beatrice sama. Mam ja je otworzyć? Nie, nie będzie takiej potrzeby. Jeśli wygra, to ja stanę się zamkniętym ptakiem w klatce, który będzie przesiadywał w niej przez całą wieczność. Ale jeżeli on przegra, pozostanie mu tylko życie pośmiewiska, życie żałosnego maga, który oszalał z miłości i stracił wszystko. A teraz ale zrobiła wyraz twarzy, nie? Podobało mi się to, za autorzy bogato zbogacili wyrazy twarzy poszczególnych postaci. Z tego co pamiętam, Maria i Butler również mają niezły zestaw, nie? W swoim zanadrzu. No dobra, niech ci będzie, Kinzo. Bo jakby nie patrzeć, ty i ja jesteśmy teraz zwykłymi pionkami na planszy. Wszystko co pozostało to ruletka, która zadecyduje o tym, kto wygra, kto przegra. Dopóki ruletka nie pokaże nam wyniku, nie ma potrzeby, żebym ja i on spotkali się ponownie. Wiedźma spojrzała na swoją dłoń, która zaczynała goić się kawałek po kawałeczku, mimo że nadal była okropnie poparzona. A może właśnie z tego powodu zastosowałeś to zabezpieczenie? To może nawet na swój dziwny sposób honorowe. Więc w tej chwili wszystko znajduje się na samej planszy, Kinzo. Podoba mi się ta idea, Kinzo. Pozwól mi się cieszyć rozgrywką z tobą. Pozwól mi się cieszyć porażką ostatecznej rozgrywki starego maga, który zakochał się we mnie i odrzucił całe swoje życie. No i wraz z tym zegarem i z tym biciem szkła i monologiem Beatrice kończymy ten odcinek, bo zbliżamy się do 40 minuty. Idealnie chciałem, żeby tak się właśnie zakończyło. Tak miałem jeszcze pierwsze myśli, żeby może tak przed pogawędką Beatrice i samego Gędziego zrobić przerwę, takie wiecie, przerwę Polsatu, ale stwierdziłem, że nie. Tym razem nie. Więc w wielkim skrócie, tak właśnie wyglądał 15 odcinek Umineko 2 na moim kanale. Mam nadzieję, że się wam spodobało. Jak widzimy, opis drugiego epizodu nie kłamał. Beatrice naprawdę postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i już od samego początku dużo namieszać i prawdopodobnie to dopiero początek, niewielki ułamek tego, co ona ma w zanadrzu. Więc tak, jak wspomniałem wcześniej, mam nadzieję, że się wam podobało. To właśnie było Umineko, gdy zapłacą mewy 3, druga odsłona, drugi epizod. Z tej strony był Jakub. No i widzimy się w kolejnym odcinku tej zacnej gierki na moim kanale. Zapiszę tylko jest rozgryweczkę. Twoją drogą, chyba wolę oryginalny ten design, tą sukienkę Beatrice, ten co ma obecny, ten a la mundurek szkolny. To taka tam luźna uwaga.